Dzień dobry, pozdrawiamy z Salwadoru. Jesteśmy w nowym kraju, czyli czas na kolejne śniadanie na krańcu świata i zjemy dzisiaj coś strasznie tradycyjnego dla Salwadoru, czyli pupusas. Od 2005 roku to narodowe danie tego kraju. Nawet ustanowili tutaj pewne prawo, które nazywa się 665, które mówi o tym, że pupusas to jest narodowe danie. To jest jakbyśmy w Sejmie ustanowili, że pierogi to narodowe danie naszego kraju. No ale dobra, spróbujemy, zobaczymy jak to wygląda. Są panie, które przygotowują te pupusas. To jest niezłe, że tutaj można kupić to wszędzie, na każdym rogu, w każdej budzie. No ale zobaczymy, czym te panie tutaj mają. Buenas, señora. Con qué tenemos estas pupusas? ¿Con qué podemos comer? Sí, con qué. Pero tema es con qué. Con queso, de frijol, de loroco. Aha. Dobra, bo jest też coś takiego, że te pupusa są z różnym wkładem. Możemy zjeść z queso, z serem, możemy zjeść z con frijoles, sí, con chicharrón, sí, a z fasolą, z kiełbaską. Ja jestem, są estas pupusas con flor, con flores, są to wie? Con flor de loroco, sí. Loroco, eso. Oni nawet przygotowują pupusa z kwiatami z drzewa. Coś niesamowitego. Señora, dame de cada uno. Uno de cada uno. Porque cuántos tipos tenemos? ¿Cuatro? ¿Cinco? Cuatro, sí. ¿Cuatro, sí? Dame cuatro entonces. Uno de cada tipo, ¿eh? Dobra, pani przygotuje mi po jednej pupusa z każdego rodzaju. Zobaczycie jak to się dzieje. Pani ma tu masę z kukurydzy, bo to jest najważniejsze. Masa z kukurydzy. To wszystko tutaj bazuje na kukurydzy. Ona robi z tego takiego malutkiego pieroga. Tu jest ser. No i zobaczcie, ona robi sobie taką kuleczkę małą, wrzuca do tego wkład, to jest ser wymieszany z przyprawami, robi z tego taką kulkę, no i zobaczycie co za chwilę się z tym stanie. Tu jest ser, tu jest mieszanka chicharron z... Señora, ¿puede mostrar aquí? ¿Qué es? Sí, aquí. To jest masa z... Eso. Con queso, exactamente. A tutaj jest fasola fasola z serem, ser. I jest to jest? Komu jest? Loroco con queso. A właśnie. Słuchajcie, to jest właśnie ser z tymi. Komu? Una. De cada uno, sí. To jest właśnie ser z kwiatami z drzewa. To jest coś niesamowitego. No i zobaczcie. Pani robi to tak. Rozklapia to w rączkach. Sí, como se hace esto en todos lados. I wrzuca to po prostu na blachę. To się smaży z każdej strony. Składem w środku, dlatego ten skład w środku fajnie się roztopi, ten ser fajnie się roztopi, no i robi to naprawdę super, super robotę, super to smakuje. I na blachę, cyk. A w międzyczasie powiem wam, co się w ogóle tutaj dzieje. Dzisiaj są wybory w Salwadorze i to wszystko, co tutaj, te wszystkie stragany, które tutaj wyrosły, które przypominają trochę jak festyn kościelny, nie? Tak jak w Polsce gdzieś na jakichś odpustach, festynach się dzieją, no to tutaj stawia się przed wyborami, przed miejscami, gdzie można głosować. Głosuje się, aby otrzymać kartę do głosowania, trzeba dać swój odcisk palca, dlatego wszyscy mają tutaj uwalane w tuszu kciuki. No ale tak to wygląda, nie? Święto demokracji. No i co jest tutaj ciekawe, idąc na wybory, tutaj trzeba się odstawić. Wszyscy są ubrani w jakieś super ciuchy, laski powyciągają najlepsze kiecki, no bo trzeba się pokazać, trzeba pokazać swój status społeczny i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te drogi tutaj zawalone są samochodami, wszyscy przyjeżdżają, głosują. Super! No nawet mi się to podoba, jest takie widać, że to jest święto demokracji, nie? Cieszymy się, głosujemy, oddajemy głosy. A w międzyczasie nasze pupusa zmieniają strony i smażymy zaraz z każdej. Z każdej strony. A teraz jedna z ważniejszych rzeczy, czyli ile to ustrojstwo kosztuje. Każda z pupusas kosztuje 50 centów. Cada bale 50 centavos, prawda? 50 centavos. Słuchajcie, 50 centavos, czyli dolarów, nie? Czyli jakieś złoty 50, złoto 80 za sztukę. A można zjeść 4 takie sztuki i spokojnie się najeść. No to co? Dyszka wędruje do pani. Pani zrobi nam tutaj wymianę tego dolara i za chwilę dostaniemy szok. Sí, tenemos algo, ¿qué tenemos para tomar? Cola. Algo, uno fresco, uno, no sé, uno de ensalada, o algo. No właśnie, pani jeszcze pyta, czy chcemy się czegoś napić, bo oni tutaj też mają tradycyjne takie soczki. Horchata. Oh, por ejemplo, sí, dame. ¿Cuánto va a llevar? No. ¿Va a comer acá? Sí, por aquí. Bueno. No, za chwilkę nam pani jeszcze przygotuje. ¿Podemos traer? Sí.
To też jest rzecz, którą można kupić tylko tutaj, tylko w tym regionie w ogóle Salwadoru. To jest napój zrobiony z nasion jakiegoś tutaj drzewa rosnącego niedaleko. Miesza się to z cukrem, z jakimiś jeszcze innymi tam przyprawami kosmicznymi, ale smakuje super i co jest ważniejsze, strasznie, strasznie odżywcze. No ale zobaczymy jak to wygląda. Oczywiście wszystko w woreczkach wcześniej przygotowane, ale one to przygotowują tutaj wcześniej codziennie rano, więc wszystko jest świeże, fajne, no i kosztuje 25 centavos, nie? Czyli 25 centavos za taki kubek, czyli praktycznie jak nic. Jak na złość czekałem tak długo, że rozładowała mi się bateria w GoPro. No ale tak to wygląda, słuchajcie, pupusas podawane na takim papierowym, na plastikowym talerzyku z papierkiem, żeby fajnie się to czyściło. Placuszki, do tego napój i to wszystko kosztowało mnie 2,25, czyli wcale nie tak dużo. Do tego wszystkiego rodzaju tutaj ostre przyprawy, ostre sałatki, ostre pierdółki. No ale najważniejsze jest to, jak to smakuje, bo słuchajcie, smakuje to niesamowicie. Zresztą zobaczcie sali. To się wszystko tutaj ciągnie. W środku jest ten wkład, jest strasznie gorące, nie? Zobaczcie to. To jest samo szczęście. Samo szczęście. Smakuje. Zobaczymy, jak to teraz smakuje. Smaku tego nie da się opowiedzieć. To jest tak przepyszne. Akurat tutaj jem teraz ser i kiełbaska. Super sprawa. Możemy dodać sobie do tego te wszystkie ostre rzeczy. Salwadorze, muszę tutaj pomóc jedną ręką. W Salwadorze oczywiście obowiązuje tutaj wszędzie sterylność, więc mamy te wkładki. No i tak to, z ostrymi rzeczami. Smakuje to jeszcze lepiej. A napój? Wow. Jest trochę taki, jakby to powiedzieć, jest trochę zimisty, no bo to są nasiona zmielone, nie? Czyli na dnie powstanie nam jeszcze osad z nasion. Ale bardzo odżywcze. Przypomina w smaku trochę kawę, jakby kawę zbożową, ale jakby trochę z mąką. No ciężko określić ten smak, ale na pewno warto to spróbować. No i pupusas. Narodowe danie Salwadoru. Przepyszne, odżywcze, oryginalne, no i tanie. 2,25 za cały taki talerz. Dobra, pozdrowienia z Salwadoru. Stonson Travel pozdrawia. Musimy się odżywiać przed dalszą podróżą. A to na pewno zaspokoi mój głód. Trzymajcie się cieplutko, Stonson Travel, Salwador. Pozdrowienia z Salwadoru. Trzymajcie się ciepło, hej! I tak to tutaj wygląda. A jeszcze wam powiem tylko słówko o tym, jak wyglądają tutaj wybory, bo to całkiem ciekawa sprawa. Mówiłem wam, że ci, którzy głosują, maczają palec w tuszu. Rolando, show me your finger, just for a second. Look at this. To jest właśnie to, macza się palec w tuszu. It's a red party. He voted for communist. It's a fucking communist. Socialist too. Yeah, socialist. Dlatego macza się ten palec w tuszu, po to, żeby nie móc zagłosować w innym miejscu, ale tak naprawdę tutaj da się to wszystko obejść i można zagłosować w kilku lokalach wyborczych tego samego dnia. Ten tusz podobno jest niezmywalny, ale oni wszyscy znają metody, jak się go pozbyć z palucha. Też wszyscy o tym tutaj wiedzą, że autobusy, które przyjeżdżają tutaj co chwilę, oblepione flagami różnych partii, przywożą ludzi z zagranicy, przywożą obywateli Salwadoru, płaci się im $25-30 za to, żeby oddali głos na konkretną partię. I to wszyscy tutaj wiedzą, to jest normalnie tutaj funkcjonująca sprawa i nikt sobie z tego jakiejś wielkiej sprawy nie robi. To też jest ciekawe. Od wczoraj cały czas tutaj przed wejściem stacjonował wóz opancerzony z żołnierzami, z granatnikami, z długą bronią. Tak, Boże, chronili ten lokal wyborczy tak, jakby w środku było jakieś złoto. Wyobrażacie sobie, żeby w Polsce tak chronili lokale wyborcze? No raczej nie bardzo. I też na pewno ciężko sobie wyobrazić to,
że na 3 dni, przez całe 3 dni przed wyborami, czyli dzisiaj jest niedziela, od piątku nie można było kupić w całym Salwadorze alkoholu. Piwo, wino, rum, wszystko było zabronione przez 3 dni. A to dlatego, że po pierwsze, kiedyś płacili tutaj za głosy ludziom alkoholem. Mówili, zagłosujesz na partię komunistów, zielonych, jakichś tam jeszcze innych, brązowych i pomarańczowych, no to damy ci skrzynkę browarów. Albo po prostu ludzie byli pijani w sztok i tak też tutaj dopali głosy. Dlatego jeśli będziecie kiedyś w Salwadorze przed wyborami, no to musicie wiedzieć, że na 3 dni przed wyborami nie można kupić tutaj ani puszki piwa, ani kropli alkoholu. Ciężko. No ale wiadomo, że można kupić, bo przecież my na przykład kupiliśmy gdzieś po kątem z jakimiś znajomościami. Udało nam się zdobyć kilka piwek, więc było w porządku. I tak to wygląda. Demokracja w Salwadorze, nie? Święto demokracji. No ale wygląda to tutaj z tymi straganikami, z tym żarełkiem, z takim jakimś takim poczuciem świętości, bo wszyscy są ubrani bardzo jak świętnie. No wyglądają naprawdę fajnie to wygląda. No to co? Pozdrowienia z Salwadoru, pozdrowienia z napełnionym już brzuchem, placuszkami. I do zobaczenia, do usłyszenia, do przeczytania kiedyś z innego miejsca. Trzymajcie się ciepło, hej!